Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus wszystko wyrzucił do góry nogami. Wtedy w wieczerniku powiedział uczniom, to jest moje ciało, ukazując im chleb. Gdy wzniósł kielich, powiedział, że to jest jego krew, przymierza. Proste rzeczy stały się czymś niezwykłym. Nasza próba zrozumienia tego często spełza na niczym. Próbujemy i nic nowego nie wymyślamy. Więc może trzeba zmienić metodę, by nie próbować zrozumieć słów Jezusa, ale je zwyczajnie przyjąć jako oczywistość. Przyjąć, by nasycić się ich treścią. No bo jakie nam towarzyszą uczucia, kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego? Czy przyjmujemy tylko chleb? Czy w tym jest coś więcej, jak sam Bóg, a my stajemy się w tej chwili żywym tabernakulum? Kiedy dziś przeżywamy święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, mimowolnie próbujemy zrozumieć, kim jest kapłan. Patrzymy na to przez to, co jest nam znane. Widzimy kapłanów, którzy posługują w naszych parafiach. Jednych darzymy sympatią, a innych unikamy. No bo przecież to tylko ludzie z różnymi cechami, które się nam podobają albo nie. W Starym Testamencie kapłan miał składać ofiary w imieniu ludu. Ofiarował płody rolne, ofiary ze zwierząt. Jezus zaś złożył ofiarę z samego siebie. Dokonał tego nie w ukryciu, za zasłoną, ale na oczach wszystkich ludzi, którzy byli ciekawi, co się stanie z nauczycielem z Nazaretu. Złożył swoje życie na ołtarzu krzyża. To wszystko po to, by zgodnie ze słowami z wieczernika człowiek słaby miał pokarm, który da mu siłę. Nawet więcej, ten pokarm daje życie. To ciało złożone w ofierze za nas, nasze rodziny, za losy świata. Nigdy dotychczas nikt takiej ofiary nie złożył i nikt później się nie odważył na taki gest. Jezus stanął przed Ojcem i oddał Mu wszystko, do ostatniej kropli krwi. Uczniowie skupieni wokół Jezusa w ten wieczór nie rozumieli tych słów. Nie rozumieli powagi tego, co się dokonało. Tym dziś charakteryzuje się znacząca część społeczeństwa, że nie pojmuje istoty Eucharystii. Przychodzą, ale nie wiedzą po co. Uczestniczą, ale tylko częściowo. Słyszą, że mają spożywać, ale nie podejmują się tego, bo nawet nie oczyścili się przed tak zacnym posiłkiem. Dokładnie za tydzień wyjdziemy na ulicę z procesją eucharystyczną. Pójdziemy za obecnym w Najświętszym Sakramencie żywym Bogiem, ale większość i tak pójdzie z przyzwyczajenia, bo taki jest zwyczaj. Wtedy właśnie Bóg wychodzi do ludzi. Zaprasza ich, by się zbliżali, by dostrzegali w Nim coś, czego im brakuje. A brakuje nam nadziei, miłości i właśnie życia. Niby funkcjonujemy, oddychamy i poruszamy się, ale to wszystko takie sztuczne, wymuszone. Przed nami zostaje odkryta prawda. Idziemy za Jezusem już tyle lat, ale jesteśmy jak uczniowie, bo nie rozumiemy tego. Między zrozumieniem a wiarą jest różnica. Bo wierzyć mogę na Słowo, ale czy Słowo Boże rozumiem z całym Jego bogactwem i przesłaniem? Ciało i krew Jezusa, kiedy spożywamy, nie tylko podtrzymują nasze życie. Ten pokarm sprawia, że stajemy się podobni do Jezusa. Chyba, że tego nie chcemy, bowiem karmimy się wieloma innymi rzeczami. A czym się karmimy, tym się stajemy, prawda? Najwyższy i wieczny kapłan składa siebie nieustanną ofiarę, abyśmy wypełniali się jego życiem, byśmy to życie mieli w pełni. Wystarczy go przyjąć łącznie z tym, co dla nas robi, i żyć wdzięcznością. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.